Witam serdecznie, Piotr Nisztor. Zapraszam na program śledczy Telewizji Republika Ściśle Jawne. Obracająca miliardami złotych branża odpadowa może mieć bardzo duży wpływ na decyzje, jakie zapadają w rządzie Donalda Tuska. W skład Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, która zajmuje się m.in. opiniowaniem przepisów dotyczących branży odpadowej, zasiadają dwie posłanki koalicji rządzącej, dwie posłanki związane właśnie z tym odpadowym biznesem. O jednej bardzo dużo pisałem na łamach zarówno Gazety Polskiej, jak i Gazety Polskiej codziennie. To 49-letnia Izabela Bodnar, posłanka Polski 2050, ugrupowania Szymona Hołowni. Ubiegała się ona również niedawno o fotel prezydenta Wrocławia, ale bezskutecznie. Jednak udało mi się dotrzeć do danych, zresztą one były publikowane również na łamach Gazety Polskiej, że Izabela Bodnar na swoją kampanię wyborczą wydała przynajmniej około 500 000 zł. Kwota taka wpłynęła na konto ugrupowania Szymona Hołowni i przekazali ją nie tylko sama polityk i jej siostra, ale również mąż i jego biznesowi partnerzy. Wszyscy są związani z działającą w branży odpadowej grupą Ekon. Zresztą sama Izabela Bodnar wcześniej również pracowała w grupie Ekon, a obecnie oprócz tego, że jest posłanką, zasiada również na fotelu prezesa Fundacji Wrocław Moc, która również jest powiązana z osobami właśnie działającymi w grupie Ekon. Ale to, co budzi również wiele kontrowersji, to fakt, że na Macieju B., czyli mężu posłanki Polski 2050 oraz jego dwóch wspólnikach, Łukaszu U. i Filipie O., ciążą zarzuty m.in. płatnej protekcji. Według Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach mieli płacić powołującemu się na wpływy 53-letniemu Tomaszowi J. za załatwienie korzystnych rozstrzygnięć kontroli, które były prowadzone w ich spółkach przez Krajową Administrację Skarbową. Akt oskarżenia przeciwko wspólnikom grupy Ekon oraz 6 innym osobom w lutym tego roku trafił do sądu. Mężowi posłanki 2050 grozi do 8 lat więzienia. Ani on, ani jego wspólnicy nie przyznają się do winy. Dziś jednak w programie Ściśle Jawne opowiem Państwu o innej posłance, która również zasiada w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, posłance Annie Sobolak z Wrocławia, która dostała się do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. Ona przez lata doradzała branży odpadowej, a gdy uzyskała mandat do Sejmu, wycofała się z interesów, ale w dalszym ciągu zasiada we władzach stowarzyszenia, które zajmuje się biorecyklingiem. 44-letnia Anna Sobolak jest absolwentką Politechniki Rzeszowskiej. Od grudnia 2006 roku prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą Arcus Broker and Management. Początkowo jej działalność była związana m.in. ze sprzedażą detaliczną mebli i oświetlenia, ale pod koniec 2016 roku zmieniło się PKD tej działalności gospodarczej i pojawiły się tam usługi związane właśnie z gospodarką odpadami. W tym czasie Sobolak była już od kilku lat działaczem Platformy Obywatelskiej, a w 2018 roku jako przedstawicielka tego ugrupowania zdobyła mandat do Rady Powiatu Wrocławskiego. Sprawdziliśmy oświadczenia majątkowe z tego czasu ówczesnej radnej Sobolak. Wynika z nich, że nie tylko prowadziła działalność gospodarczą, ale również pracowała jako specjalista do spraw handlowych w działającej w branży odpadowej spółce Suez Zachód. W 2018 roku jej dochody z tego tytułu wynosiły ponad 38 000 zł, a rok później ponad 63 000 zł. W kolejnych latach ówczesna radna Sobolak nie deklarowała już przychodów z tytułu pracy właśnie w spółce Suez Zachód, wskazywała jednak, że otrzymuje wynagrodzenie z działalności wykonywanej osobiście.
nie wskazywała jednak ani podmiotu czy podmiotów, z których otrzymuje te środki. Przyjrzyjmy się więc działalności gospodarczej prowadzonej przez Annę Sobolak. Ta działalność gospodarcza została zlikwidowana 13 listopada ubiegłego roku, czyli dokładnie w dniu, kiedy posłanka Sobolak objęła mandat poselski. No właśnie, proszę spojrzeć na ekran. To wartość przychodów i dochodów działalności gospodarczej posłanki Sobolak w latach 2018-2023 na podstawie oczywiście złożonych przez nią oświadczeń majątkowych jako radnej. W 2018 roku osiągnęła dochód w wysokości ponad 63 tysięcy złotych przy przychodzie, który opiewał na ponad 156 tysięcy złotych. Jednak już w kolejnym roku radna ówczesna Anna Sobolak wykazała stratę ponad 30 tysięcy złotych przy przychodzie blisko 109 tysięcy złotych. Najlepszy dla polityk Platformy Obywatelskiej okazał się rok 2020. Wówczas dochód, jaki został przez nią osiągnięty, opiewał na blisko 160 tysięcy złotych przy zadeklarowanym przychodzie w wysokości grubo ponad 500 000 złotych. W kolejnych latach Anna Sobolak notowała już jednak tylko stratę na prowadzonej działalności gospodarczej. W 2021 roku wynosiła ona ponad 46 tysięcy złotych przy dochodzie ponad 316 tysięcy złotych. Z kolei w oświadczeniu majątkowym za 2022 rok obecna posłanka Platformy wskazała, że przy przychodzie wynoszącym blisko 112 czy prawie 113 tysięcy złotych zanotowała stratę. I tu pojawiają się pewne wątpliwości, bo posłanka Sobolak nie wskazała, jakiej wysokości strata została osiągnięta przez jej działalność gospodarczą. Konkretnej kwoty straty nie podała też za 2023 rok w oświadczeniu majątkowym, które złożyła już jako posłanka na Sejm. W tych dokumentach widnieje tylko adnotacja, nie dotyczy strata. Anna Sobolak prowadziła również inne interesy. Pod koniec 2008 roku wraz ze swoim obecnym mężem Andrzejem zarejestrowała spółkę Ryokan. W PKD można było sprawdzić, czym zajmuje się ten podmiot i właśnie z tego PKD wynikało, że działa on w branży gastronomicznej i hotelarskiej. Dopiero w połowie 2021 roku spółka ta zmieniła nazwę, jak również zakres działalności i zajęła się kwestiami związanymi właśnie z doradztwem podmiotom działającym w branży odpadowej. Z oświadczeń majątkowych Anny Sobolak wynika, że nie osiągała ona żadnych dochodów z działalności spółki Ryokan, która potem zmieniła nazwę na Kancelaria Doradztwa i Zarządzania Odpadami. Zresztą spółka posłanki Platformy Obywatelskiej mimo takiego obowiązku nie złożyła do sądu rejestrowego sprawozdań finansowych za 2022 i 2023 rok. Z tych dokumentów, które znajdują się w KRS, wynika, że w latach 2008-2020 podmiot, który prowadziła wraz z mężem, no, nie generował praktycznie żadnych przychodów. Zmieniło się to dopiero w 2021 roku. To był właśnie ten rok, kiedy spółka zmieniła swój zakres działalności właśnie na kwestie związane z doradztwem podmiotom działającym w branży odpadowej. W 2021 przychody netto spółki posłanki Platformy Obywatelskiej i jej męża wyniosły ponad 52 tysiące złotych, notując niewielki zysk ponad 2000 złotych. Nie wiadomo jednak, jak wyglądały obroty
tej spółki właśnie w tych latach 2022 i 2023, bo tak jak Państwu powiedziałem, sprawozdania finansowe nie wpłynęły do sądu. Zresztą podobnie jak nie wiemy, dla jakich podmiotów ta kancelaria doradztwa pracowała bądź w dalszym ciągu pracuje. A obecnie posłanka Platformy Obywatelskiej Anna Sobolak w tej kancelarii doradztwa i zarządzania odpadami posiada 95% udziałów, a na czele samej spółki stoi jej mąż Andrzej. Andrzej Sobolak od lat działa w branży odpadowej. Zasiadał on w zarządach różnych podmiotów, które właśnie zajmowały się gospodarowaniem odpadami, między innymi w Oławie i Wrocławiu. Potem wraz ze swoją żoną założył stowarzyszenie, które działa na rzecz recyklingu bioodpadów. Stowarzyszenie Biorecykling. Stowarzyszenie Biorecykling powstało w 2016 roku i swoją siedzibę ma we Wrocławiu. W zakładce aktualności na stronie internetowej tej organizacji ostatni wpis pochodzi sprzed 2 lat. Z kolei jedyny projekt, o którym można przeczytać na stronie stowarzyszenia, to szkolenie online w zakresie gospodarki odpadami z 2021 roku. Patronat nad tym szkoleniem, nad tym wydarzeniem, oprócz Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, objęło również Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a w samym wydarzeniu brał udział ówczesny wiceminister tego resortu Jacek Ozdoba. To, co jest jednak kluczowe, to to, że nie wiemy, jakie obroty osiąga stowarzyszenie, podobnie jak nie wiemy, kto je finansuje. Ze strony internetowej wynika tylko, że partnerami stowarzyszenia są m.in. koncern BASF, a także firma Bax Baumaschinen, zajmująca się sprzedażą nie tylko maszyn budowlanych i przeładunkowych, ale także recyklingowych. Poseł Sobolak nie zadeklarowała w oświadczeniu majątkowym złożonym na początku tej kadencji jakichkolwiek przychodów z tytułu zasiadania we władzach stowarzyszenia. Próbowaliśmy sprawdzić, jak faktycznie działa stowarzyszenie i jaką rolę pełni w nim posłanka Anna Sobolak. Chcieliśmy również sprawdzić właśnie tą firmę, w której posiada 95% udziałów, kancelarię doradztwa i zarządzania odpadami. Proszę zobaczyć samemu. Najpierw udaliśmy się do siedziby Kancelarii Doradztwa i Zarządzania Odpadami, które mieści się, jak wynika z KRS, w lokalu numer 11 przy ulicy Tęczowej 82C we Wrocławiu. Dzień dobry, Janusz Rzeczkowski, Telewizja Republika. Chcemy zapytać o to, z jakimi podmiotami współpracuje Kancelaria. Może Pani to także odnotować. Mhm. Także o sprawozdania finansowe za 2022-2023 rok. Mhm. Oraz o działalność Pani poseł Sobolak. Sobolak. Tak jest. Dobrze, to ja przekażę. Okej. Okay. Dobrze. Będę czekał na telefon. Czy to mogę się spodziewać dzisiaj jeszcze, czy... Ja się postaram przekazać. Mhm. Jeszcze dzisiaj ten telefon. Nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. Nikt jednak się z nami nie skontaktował. Następnie udaliśmy się do siedziby stowarzyszenia Biorecykling, w którego władzach zasiada posłanka Sobolak. Organizacja mieści się w lokalu numer 6, kamienica przy ulicy Walecznych 19 we Wrocławiu. Chciałem porozmawiać z kimś ze stowarzyszenia Biorecyklingu. Powiedziałem panu, że tej Ale to stowarzyszenie jest zarejestrowane pod tym adresem. Jest zarejestrowane, tutaj są osoby, z którymi teraz może pan o tym stowarzyszeniu porozmawiać. Rozumiem, czyli jest zarejestrowane, ale tutaj nie ma teraz osób, z którymi mógłbym na ten temat porozmawiać. Jest zarejestrowane, ale tutaj nie ma teraz osób, z którymi może pan porozmawiać na ten temat. Posłanka Anna Sobolak po objęciu mandatu została członkiem Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Z kolei 3 z 6
złożonych dotychczas przez nią interpelacji poselskich dotyczyła branży odpadowej. Oprócz tego posłanka Sobolak regularnie wypowiada się w mediach o sprawach właśnie związanych z branżą odpadową, a w ostatnim czasie naciska na zmiany przepisów dotyczących systemu kaucyjnego. No właśnie, co to jest w ogóle ten system kaucyjny? W praktyce jest to mechanizm, w ramach którego konsumenci płacą dodatkową opłatę, kaucję, przy zakupie towarów w wybranych opakowaniach, która jest im zwracana w momencie oddania opakowania w punkcie zbiórki. Część ekspertów bardzo mocno krytykuje rozwiązania, które próbuje forsować posłanka Anna Sobolak. Jednak polityk Platformy Obywatelskiej jest w tym zakresie bardzo aktywna. 16 maja tego roku weszła z kontrolą poselską do Ministerstwa Klimatu, w którym za kwestie odpadów odpowiada wiceminister Anita Sowińska z Lewicy. Kontrola miała dotyczyć lobbingu w sprawie ustawy kaucyjnej uchwalonej pod koniec rządów PiS. Jak się okazuje, resort nie udostępnił posłance Sobolak dokumentów, o które wnioskowała. Zresztą o wątpliwościach wokół działań posłanki Sobolak w sprawie systemu kaucyjnego pisała pod koniec czerwca Rzeczpospolita. I tu cytat: tuż przed uchwaleniem nowelizacji systemu kaucyjnego posłanka PO forsuje zmiany, które mogą go rozsadzić, a zapytania o konflikt interesów w zawalowany sposób grozi Rzeczpospolitej pozwem. Nasz reporter zapytał Annę Sobolak o kwestie m.in. lobbingu związanego z przepisami ustawy kaucyjnej, a także związki z branżą odpadową. Proszę zobaczyć, co odpowiedziała nam posłanka Platformy Obywatelskiej. Czy nie widzi pani konfliktu interesów w tym, że pracowała pani w firmach powiązanych z recyklingiem, pani mąż, a także pani zasiada w stowarzyszeniu? Stowarzyszenie działa na rzecz samorządów, na rzecz selektywnej zbiórki odpadów. Stowarzyszenie, czy poseł Arłukowicz, pracując jako lekarz, ma konflikt interesów? Ale pani teraz pracuje nad ustawami, które dotyczą właśnie tej branży. Kto może być beneficjentem właśnie tych zmian, które pani lobbuje? Samorządy oczywiście. Ja stoję za samorządami, szanowny panie redaktorze. A to nie jest tak, że Metropolii Polskich czy każde inne korporacje samorządowe są lobbystami, ponieważ stoją w obronie swoich interesów? Ale pani wnioskuje między innymi za tym, żeby tę ustawę recyklingową przełożyć do 2029 roku, więc... Nie tylko ja, szereg posłów za tym stoi, ponieważ uważają, że tak naprawdę powinna to zostać przesunięte ze względu właśnie na to, że powinna zostać spełniona idea zanieczyszczający płaci. Przepraszam. A czy pobiera pani jakieś apanaże w związku z działalnością? W branży recyklingowej? Teraz zapraszam na rozmowę ściśle jawną.